osobach, które tworzyły forum trochę czasu temu, ale dalej forum jest im bliskie i dalej jestem w radzie programowej, więc dalej czuję się częścią forum. Z tym bardziej miło się spotkać. Tak ogólnie Turcji w czasie pandemii, czy tak ogólnie Turcji? Bo tak ogólnie o Turcji w czasie pandemii, to bardzo długo Turcja była taką białą kropką na mapie. Na tej zasadzie, że bardzo długo Ministerstwo Zdrowia Turcji utrzymywało, że w Turcji nie ma zachorowań. Kiedy już było wiadomo, że najprawdopodobniej jakieś będą, ponieważ musimy pamiętać, że z jednej strony Turcja graniczy z Iranem, który wtedy miał bardzo dużo zachorowań. Z drugiej strony był to czas, kiedy pielgrzymi również z Turcji wracali z pielgrzymki do Mekki, gdzie też już były zachorowania. I to jest pierwsza grupa chorych, która w Turcji przyjechała. Oprócz tego, o czym się często zapomina w statystykach, ale jest to niezwykle ważne, w Turcji mamy miliony uchodźców. Część z nich żyje w obozach, część z nich żyje na własną rękę, czy to na ulicach, czy to po prostu w różnych miejscach Turcji. Ale obozy najprawdopodobniej były takimi miejscami, gdzie najszybciej mogło dojść do kolejnych zachorowań, ale na dobrą sprawę nie mieliśmy i dalej nie mamy żadnych takich konkretnych danych na temat tego, czy w obozach dla uchodźców były zachorowania, a jeżeli były, to w jakiej ilości. Bardziej, że mówimy o czasie, kiedy ten okres wybuchu pandemii w Turcji zbiegł się z tym okresem, kiedy pod wpływem ataku, no powiedzmy sobie, syryjskiego, ale wspieranego przez Rosję na żołnierzy tureckich, Turcja trochę się poróżniła z Rosją i doszło do tego momentu, kiedy chciała wypuścić uchodźców do Europy. Oni szli do granicy z Grecją, co można było zaobserwować. Wtedy Grecy zamknęli granicę już później w momencie pandemii. Więc z jednej strony nie wiedzieliśmy, na jakim etapie jest Turcja. Z drugiej strony była taka sytuacja, że rano zostało powiedziane w telewizji państwowej, że najprawdopodobniej już jakieś zachorowania mamy. Wieczorem zostało powiedziane, że są. Więc to był marzec i to było początek zachowań w Turcji, tego ogólnie. Nie wiem, co jeszcze ogólnie chciałabyś. Czy idziemy dalej? To może przejdziemy po prostu dalej. Dobra. Może coś opowiedzieć na temat obostrzeń wprowadzonych przez władze Turcji w związku z pandemią koronawirusa? Tak, ten tych obostrzeń było dużo, w sensie no, Turcja bardzo szybko rosła liczba zachorowań, bardzo szybko rosła liczba ofiar. Ja nawet sobie tak dzisiaj wypatrzyłam, jakie są statystyki na dzisiaj. Więc na dzisiaj, dzisiaj mamy ponad 46 tysięcy testów, ale w ogóle w Turcji przetestowano ponad 4 miliony osób. I w ciągu tego okresu od marca do teraz zachorowało ponad 214 tysięcy, z czego umarło ponad 5 tysięcy, prawie 5,5 tysiąca w tym momencie. Z tym, że dzisiaj już mamy 1008 osób, które zachorowało dzisiaj, w sensie, które jest pozytywne, i 19 osób, które umarły. Więc z jednej strony mieliśmy bardzo szybki przyrost tego stopnia, że w którymś momencie nawet zaczynamy porównywać, że Turcja ma dużo szybszy przyrost niż na przykład Włochy czy Hiszpania. Wtedy doszło z jednej strony do zamknięcia na przykład restauracji, barów, uniwersytetów, szkół, meczetów na piątkowe modlitwy. Ale z drugiej strony nigdy nie zdecydowano się zamrozić gospodarki, w sensie przejść na zdalną pracę i zamrozić części gospodarki, tak jak w krajach Europy, dlatego że musimy pamiętać, że Turcja stoi kiepsko gospodarczo od paru lat. Do tego stopnia, że nawet w tym okresie pandemii odnotowaliśmy najwyższą cenę dolara w stosunku do liry. Chyba było 7 z groszami. Dlatego taki prezydent Erdoğan nie mógł się zdecydować, licząc na to, że no, za jakiś czas będzie się z tym problemem musiał rozliczyć w wyborach, na całkowite zamrożenie gospodarki. Bardzo bano się o turystów, co się to stanie. Dopiero po paru tygodniach, ja dokładnie nie pamiętam daty, wprowadzono ten weekendowy lockdown, kiedy weekendy Turcy nie mogli opuszczać domów. Początkowo tylko osoby powyżej 65 roku życia nie mogły opuszczać domów. Potem wprowadzono to zamknięcie lockdownu weekendowy, gdzie pierwszy lockdown ogłoszony chyba w piątek po południu wywołał takie rzesze ludzi na ulicach, którzy nie byli przygotowani na to, że przez cały weekend będą musieli spędzić w domu. I wyszli. Od początku czerwca mamy takie powolne cofanie się tych obostrzeń. Już otworzono restauracje, otworzono muzea, otworzono na przykład wielki bazar, był zamknięty. Pierwszy raz na tak długo od 550 lat, licząc trzęsień ziemi i pożarów. Więc otworzono plaże, otworzono baseny. W dalszym ciągu zamknięte jest, z tego co dzisiaj widziałam, kluby nocne i takie duże skupiska ludzi na tej zasadzie. No i zamknięte były granice. Na początkowo nawet zamknięte były granice dla ciężarówek.
dla dostaw takich transportów różnego rodzaju, gospodarki. Potem te granice zostały tutaj otwarte, ale te granice turystyczne zostały otwarte dopiero pod koniec czerwca. 29 czerwca są otwarte granice z Turcją na tyle, żeby turyści mogli przyjeżdżać, z tym, że dalej zamknięta jest granica z Iranem. I na pewno trzeba dodać, że no, zostały wznowione loty Turkish Airlines w różne miejsca. Jak widzisz, w zeszłym tygodniu, jak właśnie patrzyłam się na stronie polskiego MSZ-u, to było chyba wymienionych 12 albo 15 miejsc, do których lata w tym momencie Turkish Airlines. Żadne nie jest w Polsce, czyli nie ma połączenia między Polską a Turcją w tym momencie, przynajmniej nie obsługiwane jest przez Turkish Airlines. Niemcy są bodajże 4, na pewno jest Londyn, więc trochę już tego jest, trochę się budzi. Turcja zaprasza turystów, ale w dalszym ciągu w Turcji mamy jednak odnotowane zachorowania i jest ich w dalszym ciągu sporo. A czy wiesz, może, a może chciałabyś podzielić się z nami swoją opinią na temat tego, jak zostały te obostrzenia odebrane przez Turków i przez mieszkańców Turcji? Bardzo różnie zostało odebrane. Znaczy, z jednej strony właśnie ten pierwszy lockdown, wiem, że wywołał taki popłoch. Na zasadzie nikt nie był na niego przygotowany. Tutaj już był prawie że weekend i się okazało, że wszyscy zostają w domu. Wiem, że też część rzeczy została odebrana z dużym zrozumieniem tego, że no jednak z tymi zachorowaniami jest problem. Nawet ja się spotkałam osobiście z opinią moich znajomych z Turcji, którzy uważali, że tych obostrzeń powinno być więcej, powinno być wprowadzone szybciej, dlatego że w porównaniu do innych krajów europejskich szło to Turcji dość wolno. Z tym, że ja tutaj nie znam tak jakby statystyk, ale z tymi głosami, z którymi ja się spotkałam, że są to głosy no głównie z Ankary i ze Stambułu, spotkałam się z opinią osób, które tak jakby z dnia na dzień zostały trochę bez pracy na tej zasadzie, że na przykład nie odbywały się lekcje w szkole. Ja nie wiem, jak to zostało rozwiązane w tej Turcji. Pewnie zostało rozwiązane w jakiś sposób zdalnie. Ale moja znajoma, która na przykład jest nauczycielką informatyki, nie prowadziła zajęć, bo nie miała takiej możliwości, więc automatycznie została bez pracy na zasiłku, który tam wynosił, ja nie pamiętam, $100 na miesiąc. W każdym razie no ona twierdziła, że no nie jest w stanie przy cenach tureckich, które są jednak dość podobne do cen, powiedzmy, w Polsce wyżyć. Tak jakby nie znam statystyk pod tym względem, ale wiem, że właśnie tutaj z jednej strony na pewno, bo jak na przykład zamknięto Wielki Bazar, gdzie jest przecież tych miejsc, gdzie można coś kupić, w sensie tych małych butików czy sklepików, mnóstwo, to z jednej strony ci ludzie zostali no, w taki sposób bez środków do życia, musieli sobie jakoś radzić, a z drugiej strony nie było turystów, no bo najczęściej w tych miejscach kupują turyści, więc nagle, kiedy po prostu zostali odcięci turyści, że mamy te miejsca wakacyjne, gdzie typowo co roku po prostu tysiące osób, dziesiątki tysięcy przyjeżdżało na wakacje, bo Turcja ma dobre zaplecze tak jakby wakacyjne, no nagle to się skończyło, więc na pewno z tymi problemami się ludzie musieli borykać, z tym, że no oni też widzieli, co się dzieje, więc ja myślę, że tutaj też jest kwestia tego, że jednak Turcy widzieli, w jakim tempie rosną im zachorowania, ale no tak jakby Turcja się teraz boryka z wieloma problemami, od tymi gospodarczych po te społeczne na tej zasadzie, że też rząd musiał być bardzo ostrożny wprowadzając kolejne obostrzenia, biorąc pod uwagę, że sondaże, które się pojawiają, które nie do końca możemy przewidzieć, w jakim stopniu są oddające sytuację społeczną, pokazują, że Partia Sprawiedliwości i Rozwoju może mieć problemy, żeby mieć większość. Tym bardziej, że z tej partii wydzieliły się inne partie od osób, które tak jak były wcześniej tworzyły struktury tej pierwszej partii, i one będą jednak trafiać do podobnego elektoratu, w sensie no, będą zabierać elektorat z Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Dlatego no tutaj mieliśmy takie trochę lawirowanie, z jednej strony lawirowanie pomiędzy tą gospodarką, z drugiej strony lawirowanie pomiędzy tym, żeby jednak tych ludzi za bardzo nie zdenerwować, no bo jednak tutaj sytuacja społeczna ma wpływ na przyszłość polityczną, a jeszcze z jednej strony z tym, że jednak te zachorowania rosły i też no, zdawano sobie sprawę, że jeżeli nie wyhamują tych zachorowań, no to turystyka nie ruszy, a Turcja jednak turystyką stoi. Czyli czy możemy rozumieć, że obostrzenia wprowadzane przez rząd turecki były podobne do tych wprowadzonych w Polsce, oprócz lockdownu, albo do tych raczej utrzymywanych obecnie w Polsce? Tak, one były dość podobne. Znaczy, nie wiem do końca, jak w poszczególnych... Czyli ja na przykład nie wiem, jak wyglądała praca online. W zasadzie ja nie znam nikogo, a może w ten sposób, moich znajomych, którzy przenieśliby się na taki system online, którym my znamy. Moi znajomi jeszcze, z którymi
studiowałam na HCTP bankarze. To nie jest jakiś, to nie jest ogromna rzesza ludzi, których można porównać z parę osób, które tam jeszcze zostały teraz na studiach magisterskich, to oni nie mieli zajęć online, przynajmniej oni w takiej formie, jak my na zasadzie się siadało przed komputerem, się miało normalnie zajęcia, tylko że zdalne. Więc tutaj ciężko mi jest się tak jakby odnieść. Na pewno wiele rzeczy jednak w Turcji jest na troszkę innym poziomie, powiedzmy jeszcze, więc nie do końca byli w stanie przejść tego. Wiem też, że no przede wszystkim dbano o gospodarkę, o to, żeby jednak nie zamykać firm produkcyjnych, miejsc, które napędzały gospodarkę. Na przykład bardzo długo, na początku w ogóle zamknięto restauracje, które miały muzykę na żywo, a nie w ogóle wszystkie restauracje. Tak jakby próbowano to robić stopniowo, tylko że nie do końca się udało. Ale jednak większość tych restrykcji możemy porównać do tych wszystkich restrykcji, które były tutaj. Choćby to, że właśnie meczety były zamknięte, można było się modlić indywidualnie, ale właśnie nie grupowo. To też mamy coś, co znaliśmy z naszej perspektywy, prawda? Co się wydawało no, takie dość takim dużym zaskoczeniem w ten sposób. No bo tam zamknięcie powiedzmy plaży czy barów, to było do przewidzenia klubów nocnych, więc tak, ale generalnie były bardzo podobne restrykcje. Na przykład teraz też, jak już otworzyli gospodarkę, to też mam na przykład to, że restauracje mają rozstawić stoliki, że kelnerzy mają mieć maseczki i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że podobnie jak w Polsce, no jest to pewnie respektowane w sposób różny. W Turcji w ogóle się różnie respektuje, a w Polsce też mamy z tym problem, przynajmniej z mojej obserwacji, przejazdu z Małopolski na Śląsk, gdzie w pociągu jadącym na Śląsk, gdzie było wtedy najwięcej oferowań, tak maseczki, tak można by pofukać na palcach i ręki. Prowadzenie jedno, a życie drugie. A czy uważasz, że przyniosły oczekiwane efekty? Czy te wprowadzone obostrzenia przyniosły oczekiwane efekty zakładane przez władze? Tak, przyniosły. W sensie na pewno przyniosły, znaczy ja nie wiem na ile same obostrzenia, ale na pewno przyniosły bardzo duże zmniejszenie się liczby osób, które chorowały codziennie. Znaczy było bardzo dużo osób testowanych, tak powiedzmy. Ale no z jednej strony no teraz mamy 19 osób, które umarło dzisiaj. Tam już były takie dni, gdzie były setki osób, które umierały w ciągu jednego dnia. Naprawdę był bardzo duży przyrost. To na pewno przyniosło swoje efekty, z tym, że ja nigdzie się nie spotkałam z na przykład statystykami, które mówią, jak na przykład to wygląda właśnie u zagłuchających. Tych osób, z którymi ja rozmawiałam, które się w ogóle przed uchodźcami zajmują zawodowo, to takich statystyk nigdy nie widziały. Więc tak jakby nie do końca wiemy, czy to, co traktujemy jako statystyka, jest tym, co jest ostateczną liczbą. Taki jest wielki znak zapytania. Bardzo się pojawiały się głosy, to nie tylko w Turcji, ale też w Europie, że w sumie jakby sobie w obozach dla uchodźców, ich uchodźcy pochorowali się, to w sumie byłoby trochę problemu mniej, jakkolwiek niehumanitarnie w ogóle. No. Ale takie głosy też się pojawiały, to nie tylko tam. Więc na pewno przyniosły suma summarum oczekiwane efekty, dlatego że jednak no, pozwolono sobie na otworzenie granic dla turystyki. Też były negocjacje na przykład w Grecji. Więc no jednak ilość przypadków się na tyle zmniejszyła, że było to możliwe. Pytanie, ilu turystów przyleci? Jak już mówimy o turystyce, to może pociągnijmy ten wątek. Jak pandemia, bardzo ogólnie mówiąc, wpłynęła na wakacje w Turcji? Czy uważasz, że wjazd do Turcji do jej pandemii jest bezpieczny, jest możliwy? Możemy przylecieć do Turcji bez obaw? Znaczy na pewno jest możliwy, może w ten sposób. Znaczy co prawda w tym momencie chyba nie z Polski, przynajmniej z tego, co widziałam. Jest możliwy, na ile jest bezpieczny, to pewnie zależy od hotelu, który sobie też wybierzemy. W zasadzie, że jeżeli przestrzegają tam wszystkie restrykcje, które są, to myślę, że on jest równie bezpieczny jak wakacje nad polskim morzem na tej zasadzie. Bo my też jednak mamy przyrost tych zarobień, znaczy znacznie mniejszy niż w Turcji, bo wahając się po 300 osób tak w ciągu dnia, tam jednak dzisiaj było 1008 nowych, też mówimy o większym kraju. Więc ja myślę, że on jest w miarę bezpieczny przy przestrzeganiu wszystkich możliwych norm. Nie wiem, jak to wygląda w praktyce, w sensie, no ile na przykład hotele są w stanie tego wszystkiego przestrzegać. Na pewno jest on teraz bardzo utrudniony, dlatego że no, samo to, że samoloty tam latają tylko z niektórych miejsc. Na pewno to będą trudne wakacje. Wiem, że już teraz zostały otwarte muzea, ale tak jakby muzea w Krakowie też zostały otwarte i zamknięte ponownie, bo były jakieś przypadki potem otwarte. Więc tak jakby Turcja na pewno bardzo chce wrócić do turystyki. Na pewno zrobi wszystko, żeby jednak do tej turystyki wrócić.
Ale no na razie trzeba być po prostu ostrożnym, no, dlatego że trochę nie wiemy, co nam przyniosą kolejne miesiące. Może na przykład już w sierpniu albo we wrześniu będzie trochę jaśniej co do tego, ile przypadków zachorowań w Turcji, czy są loty z Polski, jak to w ogóle będzie wyglądać. Ale na pewno myślę o może w ten sposób. Myślę, że jednak właściciele hoteli zrobią wszystko, żeby zachować jak największe normy bezpieczeństwa. Powiedzmy, gdyby się okazało, że takim ogniskiem, powiedzmy, chorowań jest jakiś duży hotel, no to wiadomo, że straciłby on renomę, więc myślę, że tutaj postawimy jednak na bezpieczeństwo. Ale jak to będzie wyglądać w praktyce, jak to w tym momencie wygląda w praktyce, wiem, że Turcy jeżdżą na wakacje nad swoje morze w tym momencie i odpoczywają, ale my też jeździmy nad morze. Pytanie otwarte. Gdzieś czytałam, że że obecnie obostrzenia na lotniskach w Turcji są takie, że losowo badają przesiewowo po prostu część pasażerów przybywających do Turcji, których wykryją na przykład termometrem gorączkę albo jakieś inne objawy koronawirusa i oni są obowiązkowo poddawani badaniom właśnie na obecność koronawirusa od przeciwciał, a do tego każdy może sobie zrobić ten test za bodajże 15 euro tak dla siebie. Tylko właśnie też pozostaje pytanie, co jeżeli ktoś zostanie w samolocie złapany, że ma koronawirusa? Czy wtedy wszystkich nas wyślą na kwarantannę jako pasażerów samolotu? Jak uważasz? Powinni. No, biorąc pod uwagę sytuację, powinni. Wątpię, żeby tak to wyglądało, no ale możliwe. Sam fakt, że test kosztuje 19 euro, to tak trochę taniej niż te testy, które robi się na przykład jadąc do Czech, w tym momencie z Polski. Bo z tego, co słyszałam niedawno, to tak z 500 zł to kosztuje w tym momencie. Znaczy ja nie wiem, czym testy się różnią, tak dalej, tak jakby w tym medycyna nie jest moim obszarem wiedzy, jakiejś takiej rozległej. Ale słyszałam, że robią testy, z tym, że właśnie pytanie na przykład, co jeżeli pierwszy test na przykład wyjdzie negatywnie, a inne wyjdą pozytywnie, ale w zasadzie to wszystko tak jakby pozostawia trochę do życzenia. W zasadzie właśnie co, jeżeli jedna osoba jest zarażona w samolocie, to samolot powinien iść na kwarantannę. Już do końca nie wiem, jak to jest z kwarantanną po przylocie do Turcji, bo ja w sumie nie spotkałam się z jakimiś, znaczy spotkałam się gdzieś z jakimiś informacjami, że ona jest, ale w sumie nigdzie nie było na tyle jasno rozpisane, na przykład czy jak wrócimy z wakacji z Turcji do Polski, to czy będziemy tu poddani kwarantannie, czy nie. Przynajmniej ja tego na przykład na stronie ambasady nie znalazłam, może tyle szukałam. Ale to jest takie duże pytanie, bo jeżeli wrócimy po 2 tygodniach wakacji do Polski, to się może okazać, że 2 tygodnie kolejne spędzimy na kwarantannie. Nie? Wiele osób pewnie nie ma miesiąca urlopu. Badania przesiewowe pewnie robią, z tym, że ja myślę, że to jednak jest, myślę mimo wszystko, że osoby, które przylatują z Europy, mają mniejszą szansę badań niż osoby, które przylatują z innych części świata. Jednak Europejczycy w Turcji są troszkę inaczej traktowani. Lepiej, przynajmniej z mojego doświadczenia. Wydaje mi się, że mimo wszystko sama perspektywa badanych i możliwości, że powiem, zostania wysłanego na kwarantannę budzi jednak obawy wielu z nas i wiele z nas się przez to boi zdecydować na wyjazd dalszy, a tym bardziej do Turcji, która jednak nie jest krajem bliskim kilometrowo na tyle, żeby w krótkim czasie przyjechać autem do Polski, prawda? Słyszałam właśnie też o obostrzeniach wprowadzonych w hotelach, na przykład o jakiejś liście takich hoteli, które spełniają wymogi sanitarne, które wyznaczył sanepid turecki. Słyszałaś może coś na ten temat? Może masz większą wiedzę niż to, co piszą w gazetach? To znaczy, na pewno są te hotele, które są wyznaczone jako te lepszej jakości i one pewnie są przez sanepid przebadane. W sensie są po prostu zakwalifikowane jako te, do których można wysłać turystów. Z tym, że pytanie, no na jakiej zasadzie one zostały zakwalifikowane, bo powiedzmy, że ja nie do końca całkowicie dowierzam temu, że to tylko wygląda tak, że po prostu wszystkie wymogi spełniają i dlatego te hotele zostały wybrane. No ponieważ, no, powiedzmy, że nie wiem, standardy, powiedzmy nawet gwiazdki w Turcji czasami są trochę nieodpowiadające gwiazdkom, które byśmy dali w Europie według standardów. Czy niektóre rzeczy właśnie związane z tym, jak powinien wyglądać hotel, też nie do końca tak wyglądają. Ja o takiej liście hoteli, tak jakby takiej jakiejś wyznaczonej tylko tej, żadnej innej, to nie słyszałam. Nie słyszałam, żeby żadne były, powiedzmy, zamknięte, w zasadzie, że tam nie można jechać.
ale na pewno w biurach podróży, przynajmniej jeżeli jest zorganizowana wycieczka, są wybrane te hotele, które jednak spełniają jak najwięcej tych norm. I tutaj jednak czym większy standard hotelu, tym najprawdopodobniej będzie on lepiej przystosowany. Tylko że ja bym się obawiała trochę tego, że jednak te dobre hotele, no są hotele, w których zakwaterować można bardzo dużo ludzi, bo to są duże hotele na świecie. No więc w momencie, kiedy mamy skupisko, gdzie powiedzmy jest 1000 osób albo więcej, no to jakby ciężko zachować na przykład dystans społeczny. Zatem nie wiem, jak mamy te małe kawałki plaży, które są przypisane do hotelu i dużo osób w hotelu, najczęściej to wygląda na wakacje tak, że jest leżak koło leżaka prawie, że a ludzie po prostu wychodzą rano tylko po to, żeby sobie zająć swój. Więc to w momencie, kiedy przyjadą tam właśnie osoby z całego świata, dalej mamy ten sam kawałek plaży i mamy zachować odstęp, który w Turcji też jest notabene nakazany, żeby zachować odstęp społeczny. Więc dla mnie to trochę zostaje takim znakiem zapytania. No ja, ale to jest tak jakby znakiem zapytania dla mnie tak samo w Turcji, jak i w wielu innych miejscach na świecie. Tak jakby, jak widziałam zdjęcia z plaż, nawet naszych, to też nie wydaje mi się, że tam 2 metry było między ręcznikiem a ręcznikiem. Jak był ładny dzień. Więc... A czy słyszałaś temat obowiązku noszenia maseczek na plaży? Czy on obowiązuje w Turcji, czy tylko taka plotka? Obowiązuje noszenie maseczek, z tym, że raczej w pomieszczeniach zamkniętych. Przynajmniej ja ze zdjęć z plaży nie widziałam nigdy, żeby ktoś miał maseczkę ostatnio. Możliwe, że jest to jakaś forma, powiedzmy, na tych plażach, na przykład, które należą do hotelu, zachowania jakiegoś większego bezpieczeństwa, tylko właśnie pytanie, no czy ludzie faktycznie opalając się na plaży będą chcieli mieć maseczkę na połowie twarzy. Tak jakby to trochę nie wierzę w to, że to jest respektowane, nawet jeżeli taka nakaz jest. Może w ten sposób. A czy słyszałaś może coś o obostrzeniach w samych hotelach? Na przykład jak są podawane posiłki, jak są dezynfekowane pokoje? Doszło mnie też słuchy, że na przykład ręczniki nie są wymieniane przez względu na pandemię. Nie wiem, czy wiesz coś na ten temat? Tutaj, czy ja nie wierzę, że tak dużo się zmieniło. W sensie myślę, że jest dezynfekcja, powiedzmy, pokoi. Myślę, że jest dezynfekcja tych obszarów wspólnych. Z tym, że jednak, nie, znaczy wiem na przykład, że część hoteli na przykład przyjęła zasadę, że posiłki podaje do pokoju, że już nie ma tak jakby tych wspólnych stołówek, na które można pójść i sobie wybrać jedzenie, tylko że dostarcza posiłki do pokoju. Tylko problem jest też taki, że trzeba sobie wcześniej wybrać, co chce się dostać na przykład na śniadanie. Już nie ma takiego bufetu, gdzie można szwedzki stół podejść i wybrać sobie i jeść ile się chce. Tylko dostaje się właśnie to, co sobie wcześniej człowiek zamówi na śniadanie ze swojego pokoju. I to ma w jakiś sposób ograniczać, powiedzmy, skupiska ludzi. O wymienianiu ręczników nie słyszałam. Nigdzie na to nie trafiłam, co prawda. Na przykład nie wiem, jak jest z dezynfekcją leżaków. Zresztą na dobrą sprawę powinno być tak, że od razu ktoś idzie i po prostu dezynfekuje po osobie, która tam leżała. Możliwe, że tak jest, ale myślę, że tylko w niektórych hotelach mimo wszystko. Bo to wszędzie wygląda różnie i też różnie ludzie do tego przywiązują uwagę. Myślę, że jeżeli zwróciłoby się w Turcji uwagę na tej zasadzie, że prosimy o dezynfekcję przed tym, jak tam siądziemy, to nie byłoby problemu z tym, żeby uzyskać dany rezultat, tym bardziej, że jednak jadąc na wakacje do Turcji, trzeba przyznać, że całe zaplecze powiedzmy turystyczne, hotelowe robi wszystko, żeby te nasze warunki pobytu były jak najlepsze, szczególnie jeżeli się o coś upomnimy. My Turcy się jednak starają, żeby przyjechać do nich po raz kolejny. Tylko nie wiem, jak taka, powiedzmy, potrzeba sama z siebie dbania o to. Bardziej w hotelach, przynajmniej do tej pory, no, dużo młodych ludzi pracowało. W zasadzie, że zjeżdżało na wakacje do pracy i pracowało w hotelach. No i różne podejście do różnych rzeczy. Też część po prostu chciała skończyć szybko pracę i zająć się przyjemniejszą częścią swojej pracy, prawda? Przebywając jakieś rzeczy. A wiesz może, jak pandemia wpłynęła na możliwości zwiedzania różnych zabytków czy poznawania tureckiej kultury? To jest utrudnione? To jest otwarte. Było zamknięte do początku czerwca. Na samym początku czerwca, nie wiem, czwarty jakoś czerwca, wszystko zostało otwarte ponownie. Wszystkie te zabytki, wszystkie muzea i tak dalej zostały udostępnione dla społeczności, która chce przyjechać i zwiedzać. Nie wiem, jak w tym momencie wygląda Hagia Sofia, w sensie możliwość zwiedzania Hagi Sofii może w ten sposób. Dlatego, że tak jak myślę, że większość Państwa już wie,
Turecki sąd postanowił, znaczy postanowił, pozwolił na to, że ponownie przekształcić Hagię Sofię z muzeum w meczet. 24 lipca ma się odbyć pierwsza piątkowa modlitwa już w meczecie Hagi Sofii. No i ja widziałam zdjęcia właśnie z turystów w Turcji i spoza Turcji, którzy stali pod meczetem, pod Hagią Sofią. Na zewnątrz oglądali ją, ale nie wiem, na przykład, jak w tym momencie wygląda kwestia wejścia do środka. Dlatego, że no jednak przekształcenie muzeum z powrotem w meczet trochę potrwa. Nawet sam Erdoğan powiedział się, że tak jakby cały ten proces przekształcenia potrwa gdzieś z pół roku. Na przykład no, musi być rozłożony dywan, żeby się można było modlić. Muszą być zakryte mozaiki. Tutaj na przykład jest wielki punkt, wielki znak zapytania, co zostanie zrobione z mozaikami, no bo muzułmanie nie mogą się modlić w miejscach, gdzie są przedstawione istoty żywe. Na pewno, czy na pewno, może tak, wszyscy analitycy, którzy się Turcją zajmują, mają nadzieję i twierdzą i są co do tego przekonani, bo ja też w sumie jestem przekonana, że Turcy nie zniszczą tych mozaik. To jednak nie są barbarzyńcy, którzy po prostu skują je teraz i wrzucą do kosza bizantyjskie mozaiki, ale będą je musieli w jakiś sposób przysłonić. No i teraz pytanie, jak je przysłonią, czy je przysłonią tak, żeby je nie zniszczyć i jak zostaną one udostępnione, czy mozaiki, czy freski, zostaną udostępnione w momencie, kiedy będzie ten wznowiony ruch turystyczny, bo zostało powiedziane, że Hagia Sofia oprócz tego, że będzie meczetem, będzie udostępniona turystom, teraz już bezpłatnie, bo wcześniej były bilety do Hagi Sofii, to pytanie po prostu, w jaki sposób zostanie to rozwiązane, że jednak no, duża część ludzi przychodziła tam oglądać freski i mozaiki. Jak to zostanie rozwiązane, że będą, nie wiem, odsłaniane, zasłaniane, ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, bo ja sobie to wyobrażam jako taką kurtynę, którą się odsłania i zasłania, ale to raczej w ten sposób nie będzie rozwiązane. Bo nie. Więc nie wiem, jak w tym momencie z wejściem do Hagi Sofii, ale reszta muzeów jest już otwarta. W tym, że część programów jest na pewno, jeżeli chodzi o turecką kulturę, część programów tak jakby stypendialnych jest aktualnie jeszcze zamrożona. Na przykład co roku była szkoła letnia, na początku była to szkoła letnia języka, później była to szkoła letnia tak jakby nastawiona na różne aspekty poznawania tureckiej kultury, na przykład na literaturę, na archeologię. To było coś ścisłego, chyba takich 5 czy 6 było działów, które można było wybrać. To wiem, że w tym roku jest niestety zamrożona z powodu pandemii i z powodu problemów finansowych, bo to jeszcze w marcu było powiedziane, jeszcze przed pierwszym przypadkiem. Już niestety nie ma naboru w tym roku. No i więc takie rzeczy na pewno są zamrożone. Ale tak jakby zabytki już są otwarte i na pewno Turcy zrobią wszystko, żeby jednak na tych zabytkach móc zarabiać i żeby można je było zwiedzać. Bardziej, że tu, jeżeli odpadną nam bilety do Hagi Sofii, no to jest jeden z najczęściej zwiedzanych zabytków w Turcji. No więc straty gospodarcze mimo wszystko będą. No właśnie, no bo możemy liczyć, że te zabytki powiedzmy otwarte, jak na przykład Pamukkale czy Kapadocja, no to raczej nie powinny być ograniczone, nie powinny być zamknięte, prawda? No ale myślę, że ruch jednak zostanie ograniczony. A tym samym i liczba turystów i wpływy finansowe tak samo są zmniejszone. To oni przede wszystkim nie przyjadą. Więc to myślę, że jest największym ograniczeniem czy Pamukkale, czy Kapadocji, że duża część turystów z zagranicy nie przyjedzie. A mimo wszystko to takie zwiedzanie, powiedzmy Kapadocja czy Pamukkale, oprócz tego, że wiadomo, że Turcy zwiedzają swój kraj i spędzają wakacje w Turcji, ale z moich przynajmniej doświadczenia, czy z tego, co ja wiem, większość z nich jednak wybiera raczej wyjazd nad morze niż właśnie, nie wiem, zwiedzanie Kapadocji. No, oprócz tam oczywiście no, wyjątków, które powiedzają regułę, ale raczej jest to taki odpoczynek na plaży. Poza tym ja też nie wiem, jak na przykład zmienią się ceny, no, czy ceny podskoczą. Jeżeli ceny podskoczą, mając kryzys gospodarczy, który jest jeszcze, część osób pewnie nie pracowała, czy straciła pracę, no to może mieć problem z tym, że Turcy nie będą mieli za co bardzo pojechać. Na pewno turyści nie przyjadą, jednak ten największy ruch turystyczny byli turyści z zagranicy. Samą ilość Polaków, którzy przyjeżdżali na wakacje, nie wspominając o Rosjanach i tak dalej, to był ogromny ruch turystyczny. Więc na pewno na tych obszarach otwartych będzie zmniejszony ruch, znaczy będzie dystans społeczny przez to, że po prostu będzie dużo mniej osób. Muzea są otwarte, ale nigdzie na przykład na stronie żadnego muzeum nie spotkałam się na przykład z jakimiś tam obostrzeniami co do liczby osób na maskę. Ale też na pewno ludzi jest po prostu mniej, no bo oni przyjeżdżają na Hagię Sofię, no ile razy, czy tam, nie wiem, Błękitny Meczet albo nie, Muzeum Archeologiczne, ile razy mogą oglądać sami Turcy. Ja w Hagi Sofii sama byłam 8 razy, więc po prostu, no to jest taki,
no ile razy można wracać do tego samego, prawda? Ale faktycznie jest co oglądać, więc jeżeli, jak nie teraz, to w przyszłości, to ja polecam wszystkim, żeby wybrać się do Turcji i po prostu ją pozwiedzać. Nie jechać tylko na plażę. I plaże też są przyjemne, piękne, może w zależności od tego, które sobie wybierzemy, albo ciepłe, albo mniej, ale żeby po prostu tę Turcję pozwiedzać właśnie od Pamukkale do Kapadocji, przez muzea, które są naprawdę bardzo dobre, przez zabytki, Stambuł, za każdym razem mnie oczarowuje. Bardziej, że można pozwiedzać tą wersję turystyczną, którą mają wszyscy, albo na przykład tą taką mniej turystyczną, na przykład mamy Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule. Co prawda ono jest dość ubogie i zaniedbane, ale może jeżeli tam się pojawiali turyści, to byłoby trochę bardziej zadbane. Tym bardziej, mamy Podolneskoj, polską wieś pod Stambułem, dawna Dampol. Jeżeli ktoś ma możliwość, będąc w Turcji, po prostu trochę pojeździć, to warto się tam wybrać, dlatego że to była wieś wykupiona przez Hotel Lambert po to, żeby polscy uciekinierzy z armii rosyjskiej mogli tam osiedlić. Chodzi o tych, którzy nie znali innego rzemiosła i nie mogli sobie sami poradzić w Imperium Osmańskim. Bo powiedzmy, Michał Czajkowski, Sadyk Pasza mógł sobie sam poradzić i świetnie sobie radził, no, ale on miał jakiś fach w ręku, więc tam po prostu mieszkali Polacy i tam nawet do dzisiaj burmistrz, znaczy wójt powinien być Polakiem, a nawet jest. Jest Dom Pamięci Zafiry Ryży, jak dobrze kojarzę nazwisko, gdzie też można zobaczyć te pamiątki po Polakach, którzy tam przyjechali jednak lata temu, czy lata, no, wieki temu, w XIX wieku i pielęgnowali polskość, na zasadzie, że nawet po I wojnie światowej, jak przyjeżdżali z Polski, to mówili, że to są ludzie, którzy mówią dalej językiem Mickiewicza, bo oni takiego się nauczyli, takie znali z książek i takie powtarzali. Więc Turcję warto zobaczyć pod różnymi kątami, warto ją zwiedzić. No, w tym momencie jest taka możliwość, znaczy możliwość, że można wejść do zabytków, tylko no pytanie, ile osób się do Turcji wybierze. A powiedz mi proszę, czy są zapowiadane jakieś decyzje co do jesieni? No, tutaj jest, no bo jak wszyscy słyszeliśmy, jest zapowiadana druga fala. Czy Turcy jakoś się przygotowują do tej drugiej fali, czy bardziej liczą, że jednak ich ominie? Ja mam wrażenie, że o drugiej fali tam się na razie nie mówi. W sensie oni na razie się cieszą, że wyszli z pierwszej. Cieszą się, że spadek liczby zachorowań i spadek liczby zgonów się znacząco zmniejszył. I w tym momencie ja nie słyszałam, żeby coś się przygotowywało jakoś na drugą falę w Turcji bardzo. Z tym, że no, Turcja w tym momencie też boryka się, teraz najbardziej gorący temat to jest temat Hagi Sofii. W tym Turcja no, tak wszystko zboryka się też z innymi problemami, no wojna w Syrii, mamy Libię, w których konflikt jest Turcja zaangażowana. Mamy już wspomniane problemy gospodarcze i tak dalej. Tym się tam w tym momencie do drugiej fali się nikt nie przygotowuje, wszyscy po prostu liczą na to, że jednak turystyka trochę odżyje, bo jednak Turcja teraz na przykład promuje bardzo dużo takich spotów, trochę jak my teraz promujemy jako Polska, to Discover Poland i są różne spoty, które mówią o tym, że Polska jest piękna, jak tylko będzie można, to przyjść do Polski. Tak Turcja też coraz więcej wypuszcza właśnie tego typu filmów, które mają pokazać, że Turcja jest piękna, Turcja jest warta zobaczenia i Turcja zaprasza zagranicznych turystów do tego, żeby do Turcji przyjechać. Więc oni na razie przygotowują się bardziej na ożywienie turystyki, niż na drugą falę. Czyli może powinni korzystać z tego, że nie ma teraz ludzi, jechać właśnie teraz do Turcji, obejrzeć ją, poznać, wykorzystać. Tutaj ciężko mi jest się tak jakby powiedzieć za resztę, nie? Na tej zasadzie. Czy ja w tym momencie się do Turcji nie wybieram, mimo tego, że żałuję, dlatego, że ciężko jest tam teraz dolecieć, plus ja jednak zostanę w tym momencie w Polsce. Ja sobie po prostu polecę tam kiedy indziej. Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego wielkiego. Wydaje mi się, że nie ma wielkiej różnicy mimo wszystko między niebezpieczeństwem zachorowania tam, a niebezpieczeństwem zachorowania, nie wiem, w Hiszpanii czy we Włoszech. I na pewno Turcja jest teraz. Z jednej strony będzie mniej ludzi, więc będzie prościej zwiedzać. Z drugiej strony wydaje mi się, że też cenowo pójdzie jednak w dół przez to, bo jednak będą się przyjmować turystów, a nie nie. No ale tutaj każdy musi tą podjąć decyzję za siebie, no bo tak jakby konsekwencje swoich wyborów, no każdy potem poniesie sobie sam. Jak Turcy są nastawieni do turystów przybywających teraz? Bardziej pozytywnie, czy jednak patrzą na turystów jakby na zagrożenie? Nie, chyba bardziej pozytywnie, przynajmniej z tych różnych rzeczy, które mi gdzieś tam się trafiły.
raczej pozytywnie, no bo tak jakby dużo Turków sobie jednak zdaje sprawę, że turyści są ich źródłem dochodu. Więc nie patrzą się negatywnie, tym bardziej, że jednak no, turyści, którzy przyjeżdżają, raczej są z obszarów, znaczy z krajów, które w tym momencie mają mniejszy problem z zachorowań. Raczej to wszystko jest tak na zasadzie, że turyści są mile widziani. Tak może w ten sposób. Czy mieć turyści z Europy. A jak już mówimy o tureckiej mentalności, to czy możesz proszę opowiedzieć ogólnie o tureckiej mentalności, nie tylko pod kątem pandemii, ale też ogólnie jak są Turcy? Myślę, że wiele osób oglądających nas teraz nie miało jeszcze styczności z prawdziwymi Turkami, a ty jednak studiowałaś w Turcji przez jakiś okres czasu. Dlatego lepiej ich poznałaś, miałaś taką okazję. Nie każdy taką ma. Zapala. Znaczy, to jest trudne pytanie, bo to jest trochę tak, jak powiedzieć o mentalności, nie wiem, Polaków i wszystkich rzucić do jednego worka. Jakby Turcja się bardzo różni, to jest jednak no, wielomilionowy kraj, gdzie wschód różni się od zachodu i to, czy ktoś się wychował w Stambule albo w Ankarze, czy wychował się gdzieś tam w jakiejś wsi na wschodzie, tak, to bardzo różni różne rzeczy, bardzo różni podejście do wielu rzeczy. Na pewno Turcy są bardzo twardzi. Przynajmniej i tutaj bardziej polecam jednak te nieturystyczne miejsca, że są bardzo gościnni, są bardzo rodzinni na tej zasadzie, że jednak w Turcji rodzina jest taką cały czas bardzo dużą wartością. Mają bardzo duży szacunek do rodziców. Taki wręcz trochę dla nas może. Powiedzmy, że gdybym miała taką teściową, to miałabym wrażenie, że wchodzi w moją strefę komfortu za bardzo. Że to jest już moja rodzina, więc tak jakby no, tak, na tyle blisko, żeby można się było zobaczyć, na tyle daleko, żeby rowerem nie dojechała, czyli mniej więcej w ten sposób. A tam nie, tam po prostu ci rodzice są po prostu prawie, że najważniejsi. Na przykład znam chłopaków, powiedzmy wtedy będących no po 25 roku życia, którzy na telefonie odbycie mi swoją mamę. No, nie widzieli w tym nic nadzwyczajnego. A mieli dziewczynę? Albo chłopaka? Nie wiem. Nie wiem, na ile do posiadania chłopaka w Turcji by się jednak przyznali, bo jednak w Turcji dużo rzeczy też jest tematem tabu. W sensie, no oczywiście to zależy od społeczności i tak dalej, ale no w Turcji no, mamy na przykład problem w dalszym ciągu honorowych zabójstw. W sensie, no wiadomo, że one są przez prawo zabronione, ale cały czas dochodzą jakieś takie właśnie głosy o tym, że gdzieś zmuszone jakąś dziewczynę do popełnienia samobójstwa, bo są oskarżone o to, że spotkała się z chłopakiem po kryjomu. Więc takie rzeczy są, no też powiedzmy, że podejście do wielu rzeczy jest troszkę inne. Jak ja przyjechałam do Turcji na swojego Erasmusa, gdzie ja już byłam po jednych studiach na doktoracie, a drugie kończyłam, byłam na ostatnim roku, mieszkałam w żeńskim akademiku, bo nie było innych, były tylko żeńskie i męskie, co dla mnie już było zderzeniem się z trochę czymś innym, no bo żeński akademik 5 miesięcy tylko z samymi dziewczynami było dla mnie przygodą życia. I pierwsze pytanie to było, dlaczego nie mam męża? I usłyszałam na zasadzie, dlaczego nie masz męża, przecież nie jesteś taka brzydka. Myślę, dzięki. Druga była, czy rodzice pozwolili mi wyjechać do Turcji. Ja wtedy no, byłam pełnoletnia i to już tak długo pełnoletnia. Zatem już wtedy pracowałam. Więc ja no, nie wpadłam na to, żeby zapytać rodziców, czy pozwolą mi wyjechać do Turcji. Po prostu poinformowałam, że do Turcji. I wtedy mój ówczesny partner przyjechał z moimi rodzicami na święta. Bo ja tam byłam na święta wielkanocne, więc oni przyjechali razem i oni byli bardzo zaskoczeni, jak to, przecież my nie mamy ślubu, moi rodzice i jakiś mój chłopak razem, oni się znają i takie inne rzeczy, więc to mnie po prostu dziwiło, to mnie na przykład zaskoczyło mentalnie, takie zdanie, że te dziewczyny się naprawdę dziwiły, jak to jest, że twoi rodzice znają twojego chłopaka, jak nie jesteście, nie wiem, zaręczeni, czy kiedy go mają poznać, jak weźmą ślub, więc to są takie różne rzeczy, które jednak kulturowo trochę wpływają, wiadomo, że to jest kwestia tego, w jakim środowisku się obracamy, czy na przykład ja wtedy, to było po Ankarze i to były dziewczyny, które studiowały, a miały znajomość angielskiego na bardzo podstawowym poziomie. Jak mówiły, że mówią kiepsko po angielsku, to znaczyło, że mówią kiepsko, na co się potrafią się przedstawić. Myśmy się nie potrafiły za bardzo po angielsku rozumieć. Mnie to zdziwiło, no bo to była Ankara. Ale na przykład na uczelni było bardzo wiele osób, które po angielsku mówiły. Więc też bardzo zależy od tego, w jakim domu się ktoś wychował. Powiedzmy, czego oczekiwał, na kogo głosował i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak Turcy uważam, że są warci tego, żeby ich poznać. W sensie mnie na przykład zawsze ujmuje właśnie ta gościnność, czy ta otwartość na tej zasadzie. Z tym, że wiadomo, że jednak
trzeba mieć na uwadze, że jednak kulturowo czasami się troszkę różnimy. I to jest kwestia tego, że czasami jesteśmy nieprzygotowani na różne rzeczy. Na przykład ja będąc na uczelni, miałam doświadczenie, że turecki nauczyciel, czyli hodża, miał wykład i myśmy mogli wyjść z zajęć, do którego ona skończyła. Więc jak mówiła, 3 godziny wszyscy siedzieli. Zajęcia trwały 1,5 godziny. Nikt się nie ruszył. Dla mnie to kulturowo było obce, dlatego że ja po 1,5 godziny patrzyłam na zegarek i sam się skończyło się, halo, ja tam ten, to wyjść, nie? No wyobraźmy sobie w Polsce, siedzicie na zajęciach na uniwersytecie i wykładowca sobie tak mówi przez 5 godzin, bo tak mu wyszło, nie? I nie traktuje tego jako, nie wiem, dodatkowe 2 zajęcia, tylko po prostu, no dzisiaj mam 5 godzin zamiast 1,5. I też pokazuje taki szacunek, na zasadzie nikt jej nie przerwał, nikt nie powiedział, przepraszam, pani już powinna skończyć. W ogóle ja na przykład, nie wiem, spóźniła się, przepraszam, 0,5 godziny, bo coś jej wypadło. Nie było, że już 0,5 godziny zliczone z zajęć, w ogóle to wszyscy już poszli po 15 minutach. No i że wszyscy czekali, to już ona sobie doliczyła te 0,5 godziny z drugiej strony. Więc na przykład tu jest taki duży szacunek do starszych, duży szacunek do autorytetów. To na pewno jest i to jest warte tak jakby moim zdaniem uwagi. To, że się u starszych, na przykład jak się składa im życzenia, to się ich całuje w rękę i przykłada do czoła. Wszystko jest taka oznaka szacunku do starszych. To na pewno zostało w Turcji, taki właśnie do rodziny, do starszych, gościnność i tak dalej, i tak dalej. Tym, że czasami się po prostu można zaskoczyć w różny sposób, czasami pozytywnie, czasami negatywnie. Że jako kobieta się czasami zaskakiwałam tym, że nie zawsze byłam traktowana na przykład jako równorzędny rozmówca, na przykład uwagi na to, że jestem kobietą, co ja generalnie wiem na tej zasadzie. Zdarzało mi się, ale to też bardzo szybko, albo na przykład spotkałam się z tym i to też jest kwestia tak jakby hierarchizacji w tureckim społeczeństwie. Na przykład jak Turcy sami zwracają mi uwagę, na przykład nie uśmiechaj się do niego, przecież on pracuje w sklepie. W zasadzie u nas no, wchodzi się do sklepu, ja to człowieka uśmiecham, dlaczego mam się do niego nie uśmiechać? Dlatego, że jakby tam czasami taka powstaje jakby ktoś się czuje wyżej od kogoś w hierarchii, więc uważa, że on powinien się do niego nie uśmiechać, bo jest wyżej. To bardzo często jest bardzo subiektywne. Czasami jak ma się na przykład 2 hodże na uniwersytecie, w sensie na przykład Turczynki czy Turków na jednej katedrze, to oni sobie na przykład dobierają, kto jest tym ważniejszym tutaj hodżą. To bardzo często jest, jeden uważa się za ważniejszego i drugi też, bo sobie różne kryteria dobrali. Więc spotykałam się z takimi rzeczami trochę dla mnie dziwnymi, ale raczej większość z nich była pozytywna, w sensie ja miałam mało negatywnych doświadczeń. Wspominałaś o tym, że zdarzały ci się powiedzmy niezbyt przyjemne sytuacje z tytułu bycia kobietą. Czy możesz proszę opowiedzieć więcej na temat pozycji i roli kobiety w społeczeństwie tureckim? To jest bardzo różna coś w zależności od tego, gdzie się spotkamy. Na przykład ja miałam bardzo dużo wykładowczyń na zajęciach, pani profesor, które wykładały, ich mężowie też często wykładali i tam całkowicie nie było widać żadnej różnicy. No też najczęściej były osoby, które no, kończyły też uniwersytet w czasach, kiedy jeszcze na uczelnię szła pewna grupa kobiet. No bo musimy sobie powiedzieć, że już to będzie parę lat temu, no nie wiem, może z 10, może jeszcze nie. AKP wprowadziło to, że na uczelnie czy do szkół, mogą do uczelni, do szkół, do urzędów i tak dalej, mogą wchodzić znaczy, do szkół i na uczelnie mogą studiować, uczyć się, na urzędach mogą pracować kobiety, które mają chusty. I mimo tego, że część osób, szczególnie gdzieś tam na zachodzie, powiedziała, że to jest tak jakby odwrócenie się od Mustafy Kemala, czyli tego laicyzmu, laicyzacji, to trzeba przyznać, że bardzo dużo dziewczynek, które normalnie by do szkoły nie poszły, bo by ich po prostu nie puścili, bo by się bali, że sprawią honor rodziny, po prostu mogły pójść do szkoły. W ogóle była taka akcja społeczna, tato wyślij mnie do szkoły. Więc jednak wiele kobiet, które by normalnie tej edukacji nie odebrało, teraz ją odebrały. Na uczelni też widziałam dziewczyny, które były w chustach, czy w ogóle były w hijabach, które studiowały. No pewnie w innej sytuacji nie mogłyby studiować, czy pracowały tam, gdzie pewnie by im nie pozwolili pracować. Więc to też jednak pokazuje, że mimo tego, że to się wydaje odwróceniem pewnych reform, takich laicyzacji, jednak dało to tym kobietom szansę, powiedzmy, do jakiegoś zawodu, czy szans, znaczy do właśnie tego, że mogły pójść do pracy, szansy tego, że mogły mieć własne pieniądze, więc podnieść swoją rolę społeczną. Na pewno na przykład samo to, że jednak gdzieś te relacje na zasadzie kobieta-mężczyzna przed ślubem, jednak w tym społeczeństwie są traktowane troszkę inaczej na tej zasadzie, że moje koleżanki właśnie z tego akademika będę przywoływała jako przykład, no bo taki znam,
jeżdżąc do swoich chłopaków gdzieś do Stambułu, no to mówił w akademiku, że jadą do rodziny, a rodzicom, że stają w akademiku. One i tak jechały do tego chłopaka. Ale na moje pytanie, na przykład, gdzie ty śpisz, ja po prostu byłam ciekawa, tak po prostu ciekawa, to one za każdym razem się zapowietrzały i nie chciały w ogóle ze mną rozmawiać na ten temat, na zasadzie, dlaczego pytasz. No ja pytałam dlatego, że byłam po prostu tak, chciałam takie badania socjologiczne przeprowadzić. Więc jest to pewien taki jakby temat tabu. Nawet jeżeli to robią i żyją tak bardzo, powiedzmy, po naszemu, to jest tak jakby bardziej ukrywane. Na zasadzie, przynajmniej w tych rejonach, w których ja byłam, bardziej zamiatane pod dywan. No to zależy, no, kobieta jako matka jest na pewno szanowana, szczególnie jeżeli urodzi syna, szczególnie przez swoje dzieci. Ale no, też zdarzają się w dalszym ciągu właśnie rodziny, kiedy jednak jest traktowana jako coś. Był taki film, może w ten sposób się odniosę. On jest film niemiecki, ale dotyczący rodziny tureckiej na faktach. Dziewczyna, która została zastrzelona przez swojego brata za to, że postanowiła być Niemką, w sensie po prostu potem została wydana za mąż, uciekła od swojego męża, który ją bił, potem uciekła od rodziny, która nią pomiatała za to, że odeszła od męża i po prostu stwierdziła, że ona pójdzie do pracy, całe życie mieszka w Niemczech, będzie Niemką, brat ją zastrzelił. I tam w jednym z tych części filmu jest powiedziane, że wszyscy się cieszą, bo przestałam być własnością swojego ojca, stałam się własnością swojego męża. To wiadomo, że to jest jakiś procent. Do tego w żaden sposób nie da się odnieść do całej Turcji. Ale takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się jakieś takie rzeczy na zasadzie, że kobieta nie pomyśli, na przykład patrzy mężczyźnie w oczy. A to jest traktowane bardzo często jako zaproszenie do nawiązania intymnej relacji. Ja miałam taką sytuację, że na przykład staliśmy wszyscy w sklepie, padał deszcz, ktoś mnie dotknął w miejsce, w którym nie chciałabym być dotykana przez obcą osobę albo w ogóle, no po prostu ja czułam się tym okropnie. No, najpierw dobrze było to po prostu dlatego, że wchodziłam do tego sklepu i się uśmiechałam i tak jakby zapomniałam o tym, że jednak powinnam zachować jakiś taki dystans. Więc takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy zdarzają się w bardzo wielu miejscach, więc po prostu jest to kwestia uważania na siebie. Raczej ja bym na przykład, ja w nocy nie chodziłam sama po Ankarze, więc, ale nie chodziłam dlatego, że po Krakowie też raczej sama w nocy tak nie chodzę. Dziewczyny tak by też tego nie robiły, z tym na przykład, o dziewczyny, te moje, które siedziały w akademiku, na przykład czasem chodziły na jakieś piwo, ale to wszystko było takie na zasadzie, żeby jednak ludzie nie widzieli, więc tutaj są takie różnice, takie, które ja dostrzegłam. Na pewno no, w różnych miejscach Turcji jest bardzo różne, no bo no właśnie no, są honorowe morderstwa, są śluby, które są aranżowane, w dalszym ciągu się zdarzają, że ktoś bierze ślub z kimś, kogo widzi pierwszy raz na oczy. Ale no, tutaj ciężko jest to odnieść jakoś do całości kraju, bo on jest wielki. Funkcjonuje taki stereotyp, że jest mężczyzna, a ojcem rodziny jest mężczyzna. Czy możesz też jakoś skonfrontować to z rzeczywistością? Czy tak jest w praktyce też w rzeczywistości? Że ojcem rodziny jest mężczyzna? O, tak, tak. Że on jest, dominuje nad kobietami i nad całą rodziną. To jest bardzo różnie. W sensie na pewno są rodziny, w których kobieta rządzi, albo przynajmniej rządzi w momencie, kiedy ma taką pozycję. Przecież w Turcji mamy tradycję walidę matek sułtanów. Nawet mamy bujuk walidę, czyli tej jakby babci sułtanów, która była wtedy nad sułtanką, znaczy no, objawiła taką funkcję, więc na pewno ten szacunek, szczególnie do matki, która wychowała swoich synów, na tyle duży w momencie, kiedy ona jest tą głową rodu, to ona ma bardzo dużo do powiedzenia. To jak to wygląda z tym, że to mężczyzna góruje nad rodziną, też bardzo zależy od rodziny. To ja bym tutaj akurat tak bardzo aż nie odrywała tego od, nie wiem, od rzeczywistości, którą mamy tutaj, no, znaczy w Polsce na tej zasadzie. Bo też jednak mamy wiele domów, gdzie to mężczyzna, nie wiem, ma pieniądze. O, to jest takie jakby największe takie, mi się wydaje, kobiet w Turcji taka bolączka, że jednak to najczęściej mężczyzna zarabia. Bo też często jest takie przekonanie, że nawet jak kobiety idą na studia, idą do pracy, to w momencie, kiedy wchodzą za mąż, to one zostawiają tą pracę. Nawet był taki moment, nie wiem, czy to dalej jest w Turcji, że jeżeli kobieta po ślubie zrezygnowała z pracy, dostawała tak jakby w nagrodę od rządu jakąś tam krotność swojej pensji. Bo miała przecież rodzić dzieci i być matką. I też wiem, że kobiety na to idą, dlatego że mężczyzna powinien je utrzymać na tym poziomie, w którym ona była przed ślubem. Więc w momencie, kiedy ona zacznie pracować, ma jakieś swoje pieniądze, ma jakiś swój poziom,
to on powinien tak jakby dorównać. No i tam do pracy kończą studia po to, żeby mieć jakiś poziom, żeby powiedzieć, na jakim poziomie powinnam żyć. A potem bardzo często chętnie odchodzą z pracy. I taki przykład, na przykład też znam niestety dużo moich znajomych, które po tym, jak wyszły za mąż, bardzo chętnie pracę porzuciły po to, żeby, znaczy niestety, no, zależy od perspektywy, no ale powiedzmy w perspektywie własnych finansów, no jest to niestety, że porzuciły pracę po to, żeby jednak wychowywać dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też jest problem takiego górowania mężczyzny, bo po prostu on ma pieniądze, więc w momencie, kiedy ma pieniądze, to on rządzi. Na pewno jest zupełnie inaczej w Stambule i w Ankarze niż gdzieś tam na wschodzie w zasadzie. Na pewno jest inaczej w rodzinach, które z pokolenia na pokolenie były wychowane tak jakby właśnie w tej przekonaniu, że kobieta ma takie same prawo do studiowania czy do pracy niż w tych innych. No. Ale no, na pewno patriarchat jest i ma się dobrze, z tym, że nie powiedziałabym, że to jest jakaś, nie wiem, diametralna różnica między Turcją a jakimiś innymi krajami, gdzie mężczyzna też jednak mimo wszystko ma więcej do powiedzenia w bardzo wielu aspektach. Jest taki stereotyp właśnie mówiący, że Turcy są bardzo religijni. Myślisz, że to z tego wynika? Tak, Jacy ten są? papier? Jak? Jeszcze raz? Jacy są? Jakbyś mogła jeszcze powtórzyć? Bardzo religijni. Nie, ja nie powiedziałam, że Turcy są bardzo religijni. Znaczy, to zależy, do kogo porównamy oczywiście. Na pewno w Turcji bardzo dużo osób deklaruje swoją religijność, może nie religijność, wiarę. Ale też dlatego, że w dowodzie ma się wpisaną religię, więc tak jakby, no wiadomo, że tutaj powiedzmy, że ateizm nie jest mile widziany mimo wszystko, tym bardziej, że jednak po dojściu do władzy AKP mamy sytuację reislamizacji. Na przykład ja znam przykłady bardzo wielu osób, które pracują w urzędach, czy powiedzmy w jakichś takich związanych z państwem właśnie miejscach, którzy no, na przykład idą jako mężczyźni na piątkową modlitwę bardziej dlatego, że wszyscy idą i źle widziane będzie, jak nie pójdę, niż dlatego, albo żeby sobie zrobić wolne w pracy tylko na 2 godziny, niż dlatego, że mają wielką potrzebę. No, jak byłam w Turcji w Ramadanie, co znowu Ankara, podkreślam, no to co z tego, że dziewczyny nie jadły, jak zamawiały sobie pizzę do pokoju, tylko tak, żeby nikt nie widział. Więc to wszystko jest tak jakby, tutaj bym wzięła pod to tak jakby duży znak zapytania. Z tego co wiem, to młode pokolenie jednak też jest wychowane na laicyzacji i oni sobie ją tam cenią. To nie jest taka laicyzacja, nie wiem, jak we Francji, tylko jednak ta religia jest, widać, że te mecze to są pełniejsze niż były, ale też jest to kwestia tego, że jest to teraz bardziej mile widziane. Ale na pewno, nie wiem, porównując do innych krajów Bliskiego Wschodu, nie nazwałabym Turcji bardzo religijnej. Funkcjonuje właśnie takie przekonanie, że że powiem, europejska i ta część bardziej zachodnia jest o wiele taka bardziej, no, nazwijmy ją właśnie proeuropejską, niż Turcja Wschodnia. Czy tak rzeczywiście jest w praktyce, czy to jest też tylko stereotyp? Że Turcja właśnie wschodnia jest bardziej radykalna, ortodoksyjna? Znaczy, jak sobie popatrzymy na wyniki głosowania, tak jakby w wyborach, to wydaje mi się, że tak, że tam ma jednak, czy poza tą całkowicie wschodnią częścią, gdzie jednak ta prokurdyjska partia zawsze miała najwięcej, to jednak ona jest bardziej, powiedzmy, związana z Partią Sprawiedliwości i Rozwoju niż ten sam Zachód. Na przykład do Stambułu nie da się tego odnieść, bo w Stambule mamy tak dużą migrację, szczególnie właśnie z różnych wsi, ludzi do pracy, że tak jakby tam na przykład społeczeństwo jest podzielone pod tym względem. Na pewno ten wschód jest dużo bardziej konserwatywny, dlatego że tak jakby, no, musimy pamiętać o tym, że reformy Mustafy Kemala, czy to wprowadzenie tej całej europeizacji, laicyzacji, to były reformy bardzo często wprowadzone na zasadzie rozporządzenia. Na przykład stwierdził, że w tym momencie ściągamy nakrycia głowy, fezy i tak dalej. Teraz będziemy się brać po europejsku. Z dnia na dzień są wprowadzone takie prawo i ludzie, którzy byli wychowani w czymś innym, się przeciw temu buntowali. Nawet są takie różne wspomnienia o tym, że ludzie nie chcieli do końca życia wyjść z domu, no bo nie mogli wyjść nakryć głowy, znaczy, no, w fezie, więc zrezygnowali z tego w ogóle. Albo że przybywały statki z Europy z nakryciami głowy i po prostu oni wykupywali wszystkie łącznie z tymi damskimi, bo to chodziło bardziej o to, żeby coś ubrać na głowę, niż o to, co to jest. Więc tak jakby dużo tych reform zostało tak jakby przeprowadzonych, narzucając je z góry. W momencie, kiedy w ten sposób narzucimy, ta laicka republika, no to jest 1923 rok. Więc one nie zakorzeniły się w całym społeczeństwie tak głęboko, żeby szczególnie w tych miejscach, które nie mogło kontrolować państwo, no ten islam nie był zakorzeniony.
nikt się, no nie udało się wykorzenić, poza tym nikt go później już nie chciał wykorzeniać. Więc na pewno ta część jest bardziej, ta część wschodnia jest dużo bardziej jednak konserwatywna. Nie na ile jest antyeuropejska, bo tutaj tak ja bym tego nie stawiała, bo Turcy mimo wszystko na przykład ja jako Polka czuję się w Turcji zawsze pod tym względem bardzo taka, tak dobrze na zasadzie, znaczy dobrze, dobrze to jest złe słowo, ale taka szanowana zresztą z Europy, a poza tym jestem z Polski, więc tego takiego kraju, który jest też dość konserwatywny, więc my tak jakby nie mamy tylu takich złych nawyków europejskich, więc jednak jest to takim trochę większym dozą szacunku, ale ja się nigdy nie czułam tam jakkolwiek źle, na przykład, że jestem z Europy, poza tym oni też się czują. Jakby Turcy raczej powiedzą, że są z Europy, a niż, nie wiem, z Azji. Oni się troszkę tak jakby obrazili na to, że Unia Europejska ich nie chce, więc tutaj jest tak jakby trochę takie odwrócenie się od tej Unii Europejskiej z tym, że jest to tak chyba bardziej takie jednak na zasadzie, jak wy nas nie chcecie, to my was też, niż na takiej zasadzie, że oni są antyeuropejscy. Jakby tak bym tego nie nazwała. No ale właśnie też podobno ta bardziej zachodnia strona jest taka bardziej otwarta, już ma bardziej takie zwyczaje europejskie, do których my już przywykliśmy. A właśnie słyszałam, że na wschodzie jest wręcz przeciwnie, że kobiety dalej chodzą zakryte, że ludzie raczej tam się skupiają na modlitwie, kobiety są zdominowane, a że na zachodzie jest zupełnie odwrotnie. Nie powiedziałabym, że jest zupełnie odwrotnie, no bo tak jakby na zachodzie też można zobaczyć kobiety, które są zakryte. Tak jakby to, ja bym, na pewno jest inaczej, w sensie, no jednak zachód, a wschód Turcji różni się. Tak samo no, duże miasta, a te mniejsze się różnią. Nie możemy powiedzieć do koni, która jest konserwatywna i tak dalej. Tutaj to jest różnie, znaczy nie da się tego wszystkiego wziąć do jednego worka. Na pewno na przykład na wschód jako kobieta sama bym się nie wybrała. To też o czymś świadczy. I nawet jest taka świetna książka Kelek, nazywa się Słodko-gorzka ojczyzna. Wydana chyba w 2011 roku. Jest reportaż. To jest Turczynka, znaczy Niemka pochodzenia tureckiego w ten sposób, socjolog, która pisze o Turcji właśnie jako tej słodko-gorzkiej ojczyźnie, tą, którą kocha i którą momentami nie cierpi. I tam ona właśnie mówi o tym, że wycieczkę na wschód wybrała się ze swoim partnerem w Niemiec, w którym jest, dlatego, że nie pojechała być sama. Więc tak jakby, no samo to świadczy też trochę o tym, że jednak no, z jakiegoś powodu nie wybrała się sama. Tam ona się skarży na wiele takich rzeczy, jak na przykład była na pogrzebie, w meczecie, i kobiety stały na zewnątrz, a mężczyźni stali w środku. Ja nigdy nie byłam na pogrzebie w meczecie, więc nie wiem. Ale no faktycznie jest to, jeżeli tak jest, no to jest to jakiś rodzaj podziału, który dla niej był po prostu trudny, dlatego że na całość się spędziła w Niemczech. To, czym się spotkała, właśnie dla niej było takie słodko-gorzkie. Ale tutaj myślę, że ile rodzin i ile miejsc, tyle podziałów w tej zasadzie. Bo znam też ludzi, którzy są bardzo proeuropejscy i którzy są bardzo postępowi i po których w sumie w życiu się nie powiedziało jakiegokolwiek stereotypu. Wspominałaś sobie, czy możesz opowiedzieć też o najciekawszych zwyczajach, obyczajach tureckich? Może są jakieś takie, które się diametralnie różnią od tych polskich? Nie wiem, co tutaj najciekawszych, znaczy takie, które przychodzą mi do głowy, to powiedzmy, że ja może nie jestem specjalistką z różnego rodzaju zwyczajów i obyczajów, ale na przykład wiem, że przynajmniej była taka tradycja w historii Turcji. Myślę, że nadal jest praktykowana, tylko nie wiem, czy wszędzie, że jak rodzice pana, znaczy rodzice mężczyzny przychodzą prosić o rękę kobiety, na przykład córki, tak jakby spotykają się rodzice i to oni rozmawiają, na matko przyjść i skromnie powiedzieć, czego chce, czy nie, to ona robi dla swojego męża na przykład kawę, do której dosypuje sol. I on powinien tą kawę wypić bez skrzywienia się, na tej zasadzie, żeby powiedzieć, no powiedzieć, że małżeństwo ma lepsze i gorsze momenty. Wiem, że jest nos henny na przykład przed ślubem, no taki, tak, nie wiem, taki panieński powiedzmy, gdzie kobiety spotykają się często w łaźniach, śpiewają rzewne pieśni o tym, że ona odchodzi z domu, ona się powinna rozpłakać i tak dalej. Na przykład, że wesela wyglądają trochę inaczej, przynajmniej te, które ja widziałam, dlatego, że bardzo dużo osób się zaprasza. Wszyscy przypinają pannie młodej swoje prezenty, sukienki, na przykład tam złote monety i pieniądze, więc wszyscy widzą, ile dajesz, więc dajesz dużo. Można się robić wesele. A oprócz tego no, nie ma takiego poczęstunku jak u nas na zasadzie od obiadu po przystawki, po ciasta, po kolację, tylko najczęściej to są jakieś tam
orzeszki, jakieś napoje i trochę takich przekąsek, więc powiedzmy, że wesele pochodzi tanie, więc można zaprosić dużo osób, jeszcze się zwróci. Tylko właśnie w Turcji słyszałam, że wesela się zwracają, co w Polsce, z tego co wiem, to ciężko. Nie wiem teraz, jakie jeszcze by mi, powiedzmy, zwyczaje, obyczaje przyszły w tym momencie do głowy. No pewnie trochę tego jest, bo Turcja jest bardzo kulturowo rozległa, też się różni w różnych częściach kraju. Ale też warto ją poznać. Na przykład jest bardzo dużo takich muzeów etnograficznych, gdzie można trochę tej starej Turcji poznać też obyczajowo. A czy słyszałaś może, żeby one zostały jakoś ograniczone w związku z pandemią, czy one dalej są realizowane, mam na myśli, aby uroczystości rodzinne, powiedzmy, tak jak były do tej pory, tak jak były przed pandemią, czy jednak zostały wprowadzone obostrzenia, tak jak u nas? Nie słyszałam, że było ograniczone, w sensie no pewnie zmniejszyli liczbę osób na właśnie takie różne uroczystości, w tym, że nie wiem, na ile to jest przestrzegane na tej zasadzie, no bo my, że jeżeli tam wszyscy się znają, to też czytam, że tych policjantów się zaprosi, to wesele, to w ogóle będzie nas więcej. Więc nie słyszałam o tym, żeby ich ograniczyli, w sensie nigdzie mi to się nie rzuciło w oczy. Więc nie mam w tym momencie pojęcia, czy tak jest, czy nie. Wydaje mi się, że nie, ale nie wiem. No to może już tak kończąc, rzucę takim troszeczkę półżarcikiem. Czy to prawda, że głównym daniem w Turcji jest kebab, tak jak ludzie w większości postrzegają? Jeszcze raz, czy głównym daniem w Turcji jest? Kebab. Jakie jest nie, poza tym bym powiedziała, że to nie jest kebab, który my znamy jako kebab, to jest bułka z sałatą w środku i jakąś tam ilością mięsa. Bo w Turcji raczej zamawiając kebab, głównie zamawia się mięso, które jest na talerzu. Dlatego zamawia się jakąś tam właśnie pitę czy frytki. I trochę sałatki, ale to jest głównie mięso, to jest głównie jakaś jagnięcina. Więc to jest coś innego niż nam się kojarzy, bo tych rodzajów kebabów jest mnóstwo, różnego rodzaju. Więc ja bym polecała przyjeżdżając do Turcji zjeść kebaba w Turcji, ale takiego, jakiego Turcy serwują. I nagle się okazuje, że to, co znamy, to jest w ogóle coś innego. Ale nie jest to główne danie. Kuchnia turecka jest bardzo bogata. Też zależy od regionów. Tam naprawdę jest czym wybierać, z tym, że jest to kuchnia w większości ciężka, w sensie taka bardziej ciężkostrawna, trochę jak polska, taka tradycyjna. Ale jest dużo mięsa, tym bardziej na przykład Turcy uważają, że kurczak to nie mięso, dlatego jak się powie, że jest się wegetarianinem, to można usłyszeć, że to jest stawóg, nie? To jest kurczak, bo przecież kurczak to nie mięso. To w ogóle to jest problem. Więc ja bym po prostu proponowała popróbować, tym bardziej, że nie wiem, bardzo dobre są słodycze tureckie, są bardzo słodkie. Ale są bardzo dobre. Jeżeli ktoś będzie w Turcji, to jest Mado, to jest sieć kawiarni, które mają świetne lody, też z mleka na przykład koziego. I tam to po prostu nic tylko jeść, to tak w dużych ilościach. Więc kuchnia turecka jest bardzo bogata i nie jest to tylko kebab, a na pewno nie jest to kebab, którego znamy. Kebaba w bułce się raczej nie uświadczy, a jak tak, to jakichś takich Turków, którzy całe życie spędzili w Niemczech. Czy chciałabyś jeszcze coś od siebie powiedzieć do oglądających na temat Turcji i pandemii? No, Turcji i pandemii nie wiem. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować, że ktoś wytrwał ze mną aż tyle czasu, słuchając tego, co mówię i zaprosić do tego, żeby Turcję spróbować poznać, żeby trochę Turcji poczytać, różne ciekawe rzeczy, bo się dużo tego w Polsce pojawia, takich naprawdę dobrych specjalistów od Turcji, którzy mówią o niej właśnie słodko-gorzko, ale z takim bardzo dużym wyważeniem, bo Turcję da się, czasami da się ją kochać, czasami da się ją nie lubić, bo też są takie momenty, że się mają dość, tak jak każdego innego kraju. Ale raczej ludzie, którzy się nią zajmują, mają do niej bardzo duży sentyment i szacunek i warto ich czasami posłuchać, co mam do powiedzenia, szczególnie jeżeli chodzi, nie wiem, o turecką politykę zagraniczną. Więc ja dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, dziękuję za czas, który wszyscy Państwo ze mną spędzili dzisiejszego wieczoru. I jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to czy teraz, czy po prostu później można do mnie napisać, czy na stronie Regionalnego Ośrodka Debaty Niezależnej w Krakowie, czy po prostu do mnie, to czy na Twitterze, czy na Facebooku, to jeśli ktoś chciałby o Turcję coś zapytać, to mogę postarać się odpowiedzieć. No i mam taką nadzieję, że mi się uda. To ja bym wszystkich słuchających, myślę, że też mogę tak powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję za przeprowadzenie tej rozmowy, za opowiedzenie o Turcji i o pandemii w niej.
jak to wszystko się tam ułożyło i troszeczkę o samej kulturze i obyczajowości. No i mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia wkrótce i mam nadzieję do zobaczenia za niedługo, jak już trochę wyjdziemy z tego, z tej nowej sytuacji, w końcu będzie okazja, żebyśmy zrobili jakieś spotkanie na żywo. I się wszyscy zobaczyli na żywo. Miejmy nadzieję. To do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.